Wysoka Izbo, no mamy kolejne posiedzenie Sejmu i jest kolejny wniosek o odrzucenie, odwołanie ministra i to jest chyba jedyna zauważalna aktywność gabinetu cieni opozycji. Ale zacznę tak trochę nietypowo, bo od Gazety Wyborczej. Gazety Wyborczej z 2004 roku, kiedy też znana bardzo postać, pan profesor Rzepliński wypowiadał się w tej Gazecie Wyborczej w 2004 roku i otóż, czego on tam nie powiedział? Otóż powiedział o tym, że sądy nie spełniają swojej roli i powinny być bardzo głęboko zreformowane. Opowiadał o przywilejach sędziowskich, z których kocha się korzystać, ale żeby już przyspieszać sprawy, to się często zapomina, jaki to jest przywilej. O tym, że za dużo jest sędziów funkcyjnych, a za mało jest sędziów orzekających. No i na przykład bardzo ciekawy argument przytoczę, cytując: Krajowa Rada Sądownictwa powinna przestać być swoistym państwowym związkiem zawodowym konserwującym interesy, a to panu profesorowi Rzeplińskiemu bijemy brawo teraz, ale trzeba chyba, konserwującym interesy źle służące polskiemu sądownictwu. No właśnie, nic tylko przyklasnąć. I warto sięgnąć po ten materiał, ponieważ no, z niewiadomych przyczyn do końca potem pan profesor zmienił zdanie o 180 stopni, choć sytuacja w polskim sądownictwie do roku przynajmniej 2015 nie zmieniła się za bardzo. Zresztą w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa chciałbym przytoczyć jeszcze dokument Platformy Obywatelskiej z 2007 roku, sprzed kilkunastu lat, mówiący o głębokiej przebudowie państwa. Postulowaliście państwo, żeby aż 22 na 25 członków KRS było wybieranych przez Sejm. To był wasz postulat. Żeby było jasne, ja wam tego, szanowni państwo, nie wypominam, tylko przypominam. I moja refleksja, wynikająca w dużej mierze z tej refleksji właśnie pana profesora Rzeplińskiego sprzed 15 lat, jest taka, że jeżeli elity polskiego sądownictwa poświęciłyby na realną naprawę sądów przynajmniej tak wiele czasu, ile poświęcają na obronę swoich przywilejów, to jestem przekonany, że mielibyśmy dzisiaj najlepiej działający wymiar sprawiedliwości na świecie. Życie w czasach komunistycznych oraz działalność komunistyczna wyczuliła mnie na przypadki łamania prawa i dlatego nie rozumiałem za bardzo, jak w latach poprzednich można było tak skręcać, jak to się mówi językiem potocznym, takie sprawy jak tutaj reprywatyzacyjne w Warszawie, kamienic warszawskich, jak umarzano aferę hazardową, czy wreszcie w aferze Amber Gold, gdzie zarzuty postawiono dopiero po 3 latach. Swoisty rekord Europy chyba. Ale z tych samych powodów, szanowni państwo, jedną rzecz chciałbym tutaj przytoczyć, taką systemową, bo to jest dyskusja, gdzie wielu z państwa odnosiło się do zmian systemowych. Otóż u naszego zachodniego sąsiada, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, 90-91 rok, przystąpiono do lustracji sędziów i prokuratorów w tamtym roku. I ilu sędziów i prokuratorów mniej więcej zostało wówczas? Otóż około 30%, a w 95 roku tylko 20% z tych orzekających w czasach komunistycznych. Ilu sędziów i prokuratorów zostało u nas w stanie orzekania i prokuratorów, którzy wykonywali swoje obowiązki 90, 91, 2, 3 rok? Wszyscy, szanowni państwo, nie została dokonana weryfikacja sędziów. To jest oczywiście praprzyczyna tego złego, co zdarzyło się w tamtych latach. Ale teraz chciałbym przejść do czegoś, co jest w mniejszym stopniu refleksją systemową, a w dużym stopniu jest właśnie zasługą pana ministra Ziobry w naprawianiu systemu z punktu widzenia obywatela. Otóż pamiętacie państwo taką bardzo powszechną niestety praktykę, tak trzeba powiedzieć, jak odbieranie dzieci z powodu biedy rodzicom. Pamiętacie, szanowni państwo? Pamiętacie. Otóż dzięki zmianom wprowadzonym w prawie przez pana ministra Ziobrę takie
takie zachowania są dzisiaj niemożliwe. Dzisiaj poprzez naszą politykę społeczną wyeliminowaliśmy skrajne ubóstwo w ogromnym stopniu. Na pewno nie do zera jeszcze, ale staramy się. Wyeliminowaliśmy w jakimś stopniu, istotnym stopniu ubóstwo poprzez program 500+. Dzisiaj rodziny wielodzietne mają dużo większą możliwość normalnego funkcjonowania i ten problem, który występował wcześniej, od dwóch stron zaadresowaliśmy odpowiednio. I zauważcie Państwo, tę ważną sprawę od strony społecznej... Panie premierze, przepraszam, sekundę. Ja bardzo proszę klub PoKo, żeby przestał pokrzykiwać i panią poseł Radziszewską. Dziękuję bardzo. Bo dobre państwo, Wysoka Izbo, to państwo z sercem, państwo wrażliwe społecznie. Ale pójdźmy dalej. Pochylmy się nad innymi zmianami, jak ściągalność alimentów do funduszu alimentacyjnego. Tutaj wzrosła ona aż o 100%, też dzięki działaniom pana ministra Ziobry. To są te konkrety, których wy nie wymienialiście, których państwo nie wymienialiście. Moim zdaniem niezwykle ważne dla Polaków. Kolejna sprawa. Mówiliście państwo o systemie więziennictwa. No znowu, zastanówmy się tak, co Polaków do tej pory też bolało. Mówiąc potocznie, wprost, że osoby, które zawiniły, znajdują się w zakładach karnych, żyją na koszt podatnika. I dzięki panu ministrowi Jakiemu, dzięki panu ministrowi Ziobrze, 40 tysięcy, około 40 tysięcy więźniów dzisiaj pracuje. To jest też pewna korzyść społeczna, pewna korzyść resocjalizacyjna. Około połowy wszystkich więźniów pracuje. Piraci drogowi, poprzez zaostrzenie kar, piraci drogowi, osoby, które po spożyciu dużej ilości alkoholu jadą samochodem, dzisiaj boją się tego bardziej niż wcześniej i mamy tego dowody również w statystykach. Też z punktu widzenia społecznego, potrzebnych zmian społecznych, bardzo dobra zmiana, modyfikacja, która nastąpiła dzięki panu ministrowi Ziobrze. Nadużycia komorników zostały w końcu ukrócone i dziś nie mogą oni już tak, no powiedzmy sobie to wprost, jak to czasami bywało, nieludzko zachowywać się wobec w stosunku obywateli, urągając wszelkim standardom przyzwoitości. Zapytam, naprawdę kwestionujecie, szanowni państwo, te wszystkie wymienione fundamentalne zmiany od strony społecznej? Przecież one są ogromną korzyścią dla szerokich rzesz naszego społeczeństwa. Nie wierzę, że to kwestionujecie. Możecie się co najwyżej troszkę wstydzić, że sami tego wcześniej nie zrobiliście. Ale dzisiaj to, zdaje się, nie padło podczas tej debaty. Przypomnę jedną sprawę, która też jest i jednostkowa, i systemowa zarazem. Sprawa pana Tomasza Komendy. Młody człowiek niesłusznie skazany na dożywocie. 18 długich lat w więzieniu. Czy pamiętacie państwo z doniesień prasowych, że już 9 lat wcześniej prokurator z Wrocławia bodajże, jeśli pamiętam dobrze, prokurator odkrył te nieprawidłowości i zgłosił je wówczas, ale niestety nie zostało to przyjęte. Dopiero właśnie ten systemowy błąd poprzez połączenie tych funkcji, przez działanie pana ministra Ziobry został naprawiony i wiemy na przykładzie pana Tomasza Komendy, jak ważne to było, żeby sprzątać ten prokuratorski bałagan. Na pewno takie przypadki rzadziej będą występowały w tej sytuacji. Ale, szanowni państwo, teraz sprawa, o której zapewne mocniej zabiją serca wnioskodawców, sędziowie, dotyczy sędziów. Otóż apeluję do szanownej opozycji, nie obrażajcie państwo sędziów, mówiąc, że są oni dziś politycznie podporządkowani. I nie straszcie państwo przedstawicieli trzeciej władzy, mówiąc, że zapamiętamy sobie wasze nazwiska i zapiszemy. To są słowa jednego z waszych czołowych polityków. Bo to jest właśnie najlepszy przykład niedopuszczalnej ingerencji w świata polityki, w decyzje wymiaru sprawiedliwości. Aż chciałoby się zakrzyczeć konstytucja czy ratuj Europę, prawda? My nie mamy zaprzyjaźnionych sędziów, nie mamy rozgrzanych sędziów, nie tworzymy specjalnych kast.
Chcemy wymiaru sprawiedliwości takiego, jaki powinien być w każdym normalnym europejskim państwie. Drodzy rodacy, my dążymy do takiego właśnie wymiaru sprawiedliwości, jaki jest we Francji, jaki jest w Niemczech, w każdym normalnym państwie. I do tego, jak często rozmawiam w Komisji Europejskiej, dawniej trochę częściej, teraz ostatnio rzadziej, o praworządności, jesteśmy bardzo mocno chwaleni za zmiany, które wprowadził pan minister Ziobro, za losową dystrybucję spraw sądowych, która powoduje, że nie może być takich przypadków, nie może być takich karygodnych przypadków, jak sędziego Milewskiego, który był jakby wtedy, wówczas w tamtej sprawie, no niestety złapany na gorącym uczynku, kiedy był gotowy skierować daną bardzo ważną sprawę, przypomnę, dotyczyło to Amber Gold, do spolegliwego sędziego. I druga sprawa, która jest systemową zmianą, bardzo korzystną, dlatego proszę o refleksję posłów opozycji, którzy deklarują głosowanie za odwołanie pana ministra, ponieważ jest to fundamentalna i ta sprawa została dzisiaj przytoczona. Otóż zakaz przesuwania sądów pomiędzy poszczególnymi izbami w sądach był zawalowanym instrumentem nacisku przez sędziów funkcyjnych, prezesów. Zapytajcie się któregoś z sędziów orzekających, czy tak nie było. Tak było, taka jest prawda. Pan minister Ziobro zniósł taką możliwość, doprowadzając do podniesienia niezawisłości sędziowskiej, autentycznego, głębokiego podniesienia niezawisłości również właśnie od sędziów funkcyjnych, prezesów i wiceprezesów. Szanowni Państwo, ja cały czas nie mogę zapomnieć też tego przypadku tych dwóch sędziów najwyższych urzędów sądowych, sędziego Sądu Najwyższego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy umawiali się co do tego, kto ma poprowadzić jak daną sprawę. Czy środowisko sędziowskie, czy państwo, opozycja, wtedy będące u władzy, napiętnowaliście w to wtedy? Czy zabraliście się za systemową reformę sądów? Nie. I dlatego to nasza reforma, ta systemowa, jest tak niezwykle ważna, gdyż ona prowadzi do ukrócenia patologii, do zwiększenia efektywności, bo przypomnę, że mamy jeden z najdroższych wymiarów sprawiedliwości w Unii Europejskiej, i jednocześnie do zwiększenia transparentności i zwiększenia niezawisłości sędziów. Wysoka Izbo, kończąc, chciałbym powiedzieć, że polskie państwo ma prawo, nawet kompetencje, nawet obowiązek reformować wymiar sprawiedliwości. Podobnie jak takie kompetencje, prawo ma państwo holenderskie, francuskie. Tu chciałem coś zacytować. Teraz też chyba niektóre serca mocniej zabiją. O prokuratorze. Prokuraturze. Powiem wprost. Potrzebujemy strategii karnej określanej przez władzę wykonawczą, odpowiedzialnej przed parlamentem i stosowanej przez prokuraturę. Niezależność oderwana od legitymacji demokratycznej może być bardzo problematyczna. Czyje to słowa? Emmanuela Macrona, prezydenta Francji. Tak, tak, szanowni państwo, to jest, dotyczy głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, która tam się rozpoczęła. Polska była krajem, gdzie strach przestępców przed wymiarem sprawiedliwości był mniejszy niż strach zwykłych ludzi przed przestępcami. Za naszych rządów ta sytuacja uległa odwróceniu. Polacy już się przestają bać. Bezpieczeństwo, to dzisiaj było tutaj przytaczane, poczucie bezpieczeństwa rośnie. Zmieniać wymiar sprawiedliwości na lepsze dla wielu milionów obywateli, to jest nic złego, to jest nasz obowiązek. Nie zmieniać go byłoby nieprzyzwoitością. Dlatego apeluję o rozsądny dalszy przebieg tej debaty, tego głosowania. Apeluję o głos na rzecz pana ministra Ziobry. Jest to naprawdę najgłębsza systemowa reforma wymiaru sprawiedliwości od 30 lat, bardzo potrzebna. Obywatele chcą głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i my ją robimy. Bardzo dziękuję za te wysiłki, panie ministrze. Wierzę, że doprowadzimy wspólnie, razem reformę do pomyślnego końca. Dziękuję bardzo.